Muszę zrobić tak. Teraz będę mógł synchronizować audio. Nie jestem debilem. Bring the madness. Witam was serdecznie z tej strony Kochan, nagrywam to po raz drugi, jestem bardzo zdenerwowany, jest ze mną Ada. Ada, przywitaj się. Powiedz, jak masz na imię. Haha, datowałem. Zaczynając z takim sucharem, walimy kolejnego Overwatcha, trzeciego z kolei. Na dwa Overwatchy mieliśmy jednego cheatera. Mam nadzieję, że liczba cheaterów opuszczających Counter-Strike'a przez nas się zwiększy. Jak coś to potnę. I zaczynamy znowu na Mirage. Czy to jest jakaś klątwa, gdyż ostatni nasz suspect także cheatował na Mirage'u, tamten już cheatował. Co tam, Ada, powiesz ciekawego? Ada, naprawdę... Mirage to jest mapa. Tak, Ada tylko udaje, że ona nie wie, o co chodzi. Ada jest profesjonalnym graczem CSGO, ona zaliczyła tyle LANów i... Ada, nie, LAN to nie jest imię. Wcale. Nie. To jest nazwa mapy. Także zobaczymy, co tutaj The Suspect będzie wyprawiał. Jak na razie totalnie normalnie. Ada, powiesz coś na temat jego gry. Jak to jest ranga według ciebie? Czy on jakieś tam flickshoty dobre strzela? Spokojnie, Ady, tylko nie wiedziałem, żeby dobrze wyglądała. Wcale. Tego, jak bardzo jest doświadczonym graczem CSGO. Ona dopiero na koniec przy osądzie powie, czy ktoś był cheaterem, czy nie. Dobra, The Suspect z Diglem w pierwszej rundzie. Nie lubię tak grać strasznie, bo to jest dziwne. Oczywiście nikt nie pobiegł na B, a wszyscy terroryści akurat na B się skierowali. Zobaczymy. To wcale nie był zabieg PR-owy, że pokazuje się z tak przecudną niewiastą tutaj. Ale... Przepraszam bardzo. Ale to było po prostu, bo Ada, ja stwierdziłem, że kurczę, co dwie pary łotu to nie jedne i to mi się zdaje, że to się przyda podczas Overwatcha. Jak na razie koleś nic nie ma, Ada, nie widzisz chyba, żeby miał jakiegoś wallhacka, prawda? Triggerbot, aimbot, triggerbot, nie, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Dobra. Totalna nuda jak na razie, znowu wieje. To właśnie miałem opowiedzieć o tym, co się dzisiaj wydarzyło na moim streamie. Pierwsze raz od tysiąca lat odpaliłem streama. Odpaliłem CSA GO około 10 rano, może to była 10. No. 10 byliśmy na zewnątrz. Dobra, to było po 10. Odpaliłem sobie CSA i nagle patrzę, 28 wybiło. Ja myślę, kurczę, cała rodzina chyba komputery odpaliła. Na IP jakiś ruski. Na proxy, ale to byli ludzie, naprawdę. Później H1 Z1 grałem. No, fajnie na streamku. Zapraszam ludzi was serdecznie na streamka mojego. Ada wtedy jest... Ada wtedy, to teraz Ada jest bardzo przestraszona i ona chciałaby wstydzić was. Wstydzi się kamery. Ale no, na streamie to ona ciśnie równo, naprawdę. Polecam oglądać streama. Polecam wszystko. Zapraszam i polecam. Piotr Frączewski. No i co, Ada? No, na razie nic się nie dzieje, prawda? Na razie koleś jest stuprocentowy, bo tak mi się zdaje, czysty, nie wiem. Chociaż później jak oglądam swoje nagranie przy montażu, to myślę, kurczę, przecież on jednak nie był czysty. Dobra, nie wiem co tu się dzieje. Nie, no to on na pewno nic. No bańka wyszła normalna, nie? Nie, on jest dobry, on wygląda po prostu jakby był jakimś smurfem może? Strzela całkiem nieźle, reakcje. Smurf to jest taka osoba, która powiedzmy bardzo dobrze gra w CS-a, a ma nowe konto i gra na słabej randze. Czyli po prostu gra ze słabszymi. Gra po prostu ze słabszymi, a jest dobra. Po prostu jest dobry i on mi wygląda właśnie na takiego, może go zreportowali za to właśnie, że on tak dobrze grał. Jakie on tam ma staty, The Suspect? No, 23-18, no najlepiej. O Jezus, no to było dziwne. Teraz. Strzelił w locie strzelił kolesio za mnie przez smoka. No to już było trochę podejrzane, dlatego zobaczymy sobie jeszcze na replayu, może później zreplayuję to lekko.
tutaj już umiera. Tylko tym razem się udało. 32 stopnie, kurczę, bo mój komputer jest. Mój komputer na Majorce jest chyba. Mój komputer jest na Majorce, ale pięknego nejda wysadził w tych typku. Albo się odpalił. Teraz. Ono. Ono. Komputer, please. Komputer, stop! Koleś po prostu jest dobry, jak na razie. Nie wiem, czy ma cheaty, czy nie. Powiedz coś ciekawego. Co dzisiaj na obiad zrobiłeś? Rosołek. Dzisiaj na obiadek był rosołek. Rosoma. O Jezus! Wiecie co? Mi się zdaje, że ten typo coś teraz wyczarował. Bo skracał na nożu, nie wiedział nic. Dobra, wiecie co? Mi się zdaje, że ten koleś czymś się jednak wspomagał pod koniec. Co nie, Ada? To jest chyba... No, ty byś chyba z, kosą na dywany chyba nie skracała, jakbyś nie wiedziała, czy ktoś tam jest. To jest zbyt ryzykowne, zdecydowanie. Także, co Ada, chcesz, żeby ludzie robili teraz? A możemy dalej zobaczyć? Czy to już koniec? Chcesz jeszcze jedno zobaczyć? No. A ryzykujemy to, że mi komputer eksploduje? Nie wiem. To wiecie, co ja zrobię w tym momencie? W tym momencie... Zastopuję nagranie i odpali je za drugim razem. Rundy. No i mamy naszego suspekta, naszego podejrzanego. No to już jest podejrzane.